pytania, co mam zrobić tymi dwoma strażnikami, kurde! No spierdolili na służbę, jak się ukrali, nie? Nie mogę ich rozwalić, bo personel mi stopnieje jak śnieg w deszczu. Kurwa, mam dylemat! Muszę się nachlać, kurwa! Szklanki śmierdzą, ten pierdolony Neumayer! Tak jest! Przynieś mi drogą szklankę! Tak jest, panie komendancie! A przybył gość! Kto? Lekarz! A, ten! Dobra, niech wejdzie! Ten, proszę, pan komendant zaraz przyjdzie! Szklanki zaraz przywiozę! Niech siada! Dzień dobry, panie komendant. Siada! Bliżej, bo go nie widzę! Tak, tak, panie komendant, już lepiej. Chciałem spytać, panie komendancie... A... Co? Właśnie! Robimy właśnie takie eksperymenty, pokażę panu. Co tam znowu wasi wymyślili z bloku B? No właśnie, robimy teraz... Coś, chwileczkę. To służy do pomiaru czaszek. Za co niby? Jeżeli pozwala sprawdzić za pomocą urządzenia, potrafimy sprawdzić, czy ktoś ma aryjskie czy żydowskie proporcje czaszki. Dawaj pan! Zakłada się to w ten sposób. Pan masz? No to może później, bo to by trzeba przykręcić tak, no. Jak pan chce, to panie komendancie, to... No mam, nie? Tak, tak, panie komendancie. Dobra. No, a ja to tak później. Do rzeczy, po coś pan przylas? No ja chciałem spytać, panie komendancie, czy kuracje działa, czy lekarstwa pomagają? No niby tak, nie? Co prawda, zostało mi boleć lewe jądro? No to doskonale, to się cieszy się bardzo, to chyba pan. Ale ciągle mnie boli penis, nie? Mam jakieś tam, jakieś wypryski, coś tam, nie wiem. A. No i? No tak, to... To służbowo, prawda? Tu mam pana kartę. Nie, to nie ta. To jest... A jak to mówi pan wypryski, panie komendancie? A. Tak! A jakże są te wypryski duże? No duże, jakie mają być? Duże, tak? No! A jaki mają kształt, kolor? No to, co? Mam pokazać? Nie trzeba, nie trzeba, wystarczy opisać. A niech mi pan powie, jak z. Jak z oddechami, jak z oddychaniem? Co? Jak z oddychaniem. No kurwa, dycham, nie? No ale wiem, ale jaka jest jakość tego oddychania, wie pan, panie komendancie? Bo... Oddech to oddech! Bo trzeba panu wiedzieć, panie komendancie, że ja zrobiłem doktorat. Co mi trzeba wiedzieć, to mi trzeba, to! Że ja zrobiłem doktorat o zależnościach między czynnościami i jakościami czynności oddychnicznych. Intelektualista, kurwa. A właśnie syfem, znaczy syfilisem. Co? Nie jest taka zależność? Owszem. No to badaj pan! Wydech. Wydech. Oj, z tyłu teraz. Z tyłu, do tyłu. Co? Wersja kultury, kurwa! Co do oficerem stoicie? Dobra, tak przez koszulkę. Wydech. Jeszcze raz. Co jest? No, słaby oddech. A co zrobić?
Ale Jackiem jestem, jak słaby. No to... No to co, nie? Będzie ordynowana nowa terapia? Nie no, chyba nie ma potrzeby. Wygląda na to, że terapia działa. Dobra, to... Przeanalizuję jeszcze wyniki wszystkich badań, dam jeszcze poznać panu komendantowi jutro. Dobra, tak widzicie, iść tam, wychodzi, iść tam za Wojciech Neumayera. To jest ten z odstającym uszem? To jest ten z nienawistym spojrzeniem aryjskim. A, dobrze. Heil Hitler! Heil Hitler! Kurwa, niepotrzebnie się zadałem z tą więźniarą. Zrazi na mnie syfem? Nie problem! Kurwa, to ja obrąbnąłem, cuchnąłem. Ale jeszcze trzy luki, trzech ludzi o tym wie! Dwóch lekarzy, Niemców i Żyd, trzeci lekarz. Z tym ostatnim nie będzie problemu. Ale to zrobić z tymi pierwszyma, dwoma pierwszymi! To się kurwa wyda! To mnie wypierdolą DSS! NSDAP! Czekam na Kolona Kalla! Albo Frońską! Nie muszę kurwa sobie zadziałać ostro! Panie komendancie! Co? Przybył doktor, kolejny doktor, doktor Miller! Dawać! Tak jest, proszę tędy. No, ten nie śmierdzi przynajmniej Żydami. Co tam? A, doktorko! O, dziękuję. Proszę! Jejku. Dobra. Halo! Dziadak! Dziadak! Halo! Zasnął sklerotyk. Mam pomóc? Halo! Pomóc dziadkowi? Halo! Co się dzieje? Ziemia do dziadka! Aha! To jest obóz SS, a nie jakiś burdel, stawaj, ciocia! No! A, to tak. Lekarstwa. Panie komendancie, to pan... zażywa pan te leki, co pan mówiłem? Które? No... antysyfilityna na przykład. Antysyfilatryna, tak, używam. No jak działa? Nie wiem! Coś tam się zmieniło, ale to ja wiem, czy to dobre. No to proszę nadal zażywać. Ta. Teraz jest epidemia... Czego? ...kusu plamistego w bloku D. 6 ludzi złapało. No to będę musiał się tam zająć i zgnieść gnoja w zarodku. Nie wyglądacie mi dziadek na zbytnio zdrowego. 4 więźniów to poszło do piachu, ale 2 strażników te. Tak, strażników? No. O kurde, to będzie z nimi problem. Ma pan coś na pokrzepienie starość i radość. Jest jedno lekarstwo na starość. Mogę je zaordynować. No, może coś do picia. Tak, do picia jak najbardziej. Dobra, dziadek. Chwycicie w łapę, czy nie dacie rady? No, tak, to ja. No. Tyle to ja nie wypiję, to... Wypijecie, wypijecie! To nie, to ja... Do dna! No, skoro pan nalega... No! Szybciej, nie mam do całego dnia! No! Pańskie zdrowie! Dobre to było. No? Jak się czujecie? No. Neumayer! Wszystko sam muszę załatwiać. Jeszcze mi tu zasztywnieje w kantorku. No! Flashman! Aj, baj! Tak. Słuchajcie, Flashman! Tak. Tutaj jest taka sprawa, potrzebuję wody! Do picia, umycia się. A tu się spierdolił. A ten hydrant właśnie on nie działa? Zdechnął się hydrofor.
Ale ja byłem kiedyś, panie komendancie, ja byłem kiedyś hydraulikiem. Nie zawsze byłem lekarzem, mógłbym naprawić. Wie pan, nie ma to dla mnie znaczenia. Nie działa, nie, nie. Płytamy z. Ale może spróbuję, panie komendancie. Nie, za terenem obozu jest studnia. Wyjdziesz wiadro i przyniesiesz mi wody, nie? Ale to chętnie, panie komendancie, ale czy strażnicy wiedzą? Wszystko jest ustalone. Oni wiedzą, nie będzie problemu, nie? To idź. No dobrze, panie komendancie. No! Pójdę. Migiem! 30, 25, 20, 15, biegusia mi idzie 10, 5. Alarm! Więźniu nie ucieka! Alarm! Alarm! Gdzie? Tam, tam! No! Załatwione, panie komendancie. Idźcie do kantorka, albo ja go dobiję osobiście. Znaczy, sprawdzę, czy jest martwy. Tak jest! Chodź tu! Panie komendancie, dlaczego? 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 Dlatego! Czy to wszystko, panie komendancie? Tak, macie wolne, tylko jedna strona mi załatwicie. Mhm. Kolejna butelka whisky? Tak, oczywiście. I na wieczór panienki polskie. Czyste, wygolone, zdrowe mają być, no? Tak jest! No! To wszystko? Tak! Roz! Kurwa, musiałem to zrobić, nie? Z tych dwóch lekarzy naszych, kurwa, niemieckich, tam wiecie się nie liczy. Co robić? Tak? Hej, Schmidt. Tylko profile? Stańcie tam, zasłaniać mi ulubiony obraz. Tylko profile, mam dla pana specjalne dokumenty. Sprawa Buchenwaldu, niezmiernie ważka. Aha. Proszę zwrócić szczególną uwagę na Kocha. Podobno chodzi tutaj o sprawę zabójstw trzech osób, dwóch Niemców i zdaje się jednego Żyda, który nie ma żadnego znaczenia. I dwóch strażników rozstrzelano. Podobno. Tyle wiem. Mieliśmy coś do picia? O, nie tak. Ale nie tej, nie tego, tego, może, nie to ostatnie, to whisky to mieliśmy akurat, to może... Może koniak, sherry. No taka wiśniówka jest, o tam, o tak, tak, tak. Francuska, burgundzka. Oczywiście. To to. Weź może hełm, no. No i jak ja mam pić? No hełm weź.
chwilę. Czy mam może na wieczór? Magnifico, jak mówią Włosi. Hrabi pan chwilę, czy mam na wieczór zamówić stolik? Nie, już przegrałem tak dużo w tym tygodniu, że... Czyli nie zje pan na mieście? Ach to! Tak. Myślałem, że kasynie mówisz. Nie. No dobrze, rzućmy okiem na to, co jeszcze tu jeszcze przysłałeś. Chyba poproszę jeszcze trochę tej sherry. Czyli na liście zgonów jest dwóch lekarzy niemieckich, jeden Żyd. Tak, proszę. To wszystko, co o tym wiemy. Tak, na dzień dzisiejszy są takie ustalenia. Aha. W sumie tylko tych dwóch pierwszych mnie interesuje. I ciebie też powinno. Oczywiście, Harry Gruppenfiller. Tak swoją drogą tu jest co nieco także o dziwnych upodobaniach seksualnych jego żony. Znaczy, tak. Żony kocha. Ilse Koch. Prymitywna chłopka, nie lubię jej bardzo, nie lubię bardzo jej towarzystwa. W ogóle nie umie się zachować. Harry Gruppenfiller, małżeństwo Kochów to czyrek na zdrowej tkance Rzeszy. Z takimi hasłami to wiesz, na partaj tak ładnie tutaj, nie? Proszę o wybaczenie. Czy mamy się udać do... No to chyba będziemy musieli właśnie złożyć wizytę. Czy mam zabrać broń? Tak jest. Już wykonuję. Weź jeszcze dwóch... Tak jest. Goethe, Schmetterling, do mnie! No, panie Koch, to... Panie komendancie? Mój Majer! Pukasz, jak kiedy się wchodzi! Przepraszam, panie komendancie, ale przyszedł pan Gruppenführer von Waldeck-Pyrmont. Kto? Pan Gruppenführer von Waldeck-Pyrmont. Wpuścić! No ja myślę, panie komendancie. Cholera. Mam nadzieję, że nie w tej sprawie, bo... 20 lat służby... Chuj strzeli. I nie odeszło mnie do kolonii karnej. Niech tu szlak trafi. Cholera jasna. To też musiało być dzisiaj. To już musiało to być dzisiaj. Dzień. Mam takiego kasa, mi tak łeb napierdala. Matko słodka jedyna. Trzeba było chodzić do kościoła, jak byłem młody. Usiądzie sobie! Przepraszam! Może wina, piwa, wodki! Proszę zobaczyć, się! Mamy od rana tyle pracy, a polskie sprzątawki są takie niechlujne! Czym mogę gościć? Ugościć takiego... Panie wspaniale, to gościa! To dlaczego pan się nie starał o przeniesienie wcześniej? Pan jest Gruppenfiller, prawda? Ja nie muszę, prawda? Proszę, tutaj mi bardzo odpowiada. Praca dla Rzeszy jest dla mnie najwyższym nakazem i nagrodą. Nie śmiałbym się o niczym innym myśleć. Tak? No to dobrze. To dobrze. Herr Gruppenfiller, może drinka? Dobra, nie odmówię. Proszę, pierwszy alkohol. O, jak szybko. Tak. O, całkiem.
Pan się zapozna z tymi dokumentami, to ustali naszą dalszą relację. Gruppenführer, sądzę, że to dotyczy tych czterech więźniów, którzy uciekli w ostatnim tygodniu, ale zostają oni złapani i odesłani do... Tak? Tak. Czytaj pan. Ja tu widzę pewne insynuacje dotyczące mnie, mojej osoby, mojej małżonki, ale to wszystko jest nieprawda. Proszę zajrzeć na ostatnią stronę. Herr Gruppenführer, jeżeli chodzi o tych... Le page dernier, jak mówią Francuzi. Ostatnia strona. Ja tutaj widzę mnóstwo insynuacji dotyczących mojej osoby, które nie mają żadnego umocowania w rzeczywistości, prawda? No, że... no ci lekarze to zginęli, umarli na tyfus, prawda? Ci, no co lekarze? Tylko panu listę pokazałem więźniów umarłych na tyfus. To jaki lekarz? Ale... też widzę tutaj tam strażników, ale... Czyli pan myślał, że my się nie dowiemy, tak? Ale o czym? No sam pan powiedział lekarza. No tak, ale ja się... no... A co do tych, których kazałem rozstrzelać, to oni zmarli... jeden zmarł na tyfus, a drugi... Kogo pan kazał rozstrzelać? Strażników dwóch. Bardzo niedobrze. Tak? Tak. No tego akurat nie wiedziałem. Natomiast powiem panu, co widziałem. Wiedziałem, tak tylko nadmienię, że znam stan zdrowia wszystkich moich podwładnych w regionie i nawet wielu poza regionem. Także powiem tak, jak to było. Otóż zachorował pan, zdaje się, na wstydliwą chorobę, którą z resztek szacunku do pana nie będę tutaj wymieniał. Kontaktował się pan z trzema lekarzami, dwoma Niemcami, obywatelami niemieckimi i jednym Żydem. Tak, Żyd. To nieważne. No i chciałem pan ich, musiał pan ich uciszyć ze względu na tą chorobę, bo bał się pan skandalu. Słusznie zresztą. Ja jestem odkazem zdrowia, Herr Gruppenführer. To jakieś kolosalne nieporozumienie. Tak? Dobra, idziemy. Pas zostawiamy. Straż! Pas. Ja, Herr Gruppenführer, ja protestuję. Ja mam wysoko... Może pan protestować. Ja mam wysoko postawionych znajomych w Berlinie. Tak. Moi znajomi budowali, moja rodzina budowała kontakty i znajomości 700 lat, więc to nie robi na mnie wrażenia. Straż! Widzimy pana na razie. Dziękujemy na razie. I tak szybko. Wtedy pani na razie idziemy. Nie się nie obracać.